W czwartek, 24 września, miała miejsce 11. już sesja Rady Gminy Bełchatów. Radni przegłosowali m.in. decyzję w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę rowu i systemu odprowadzającego wody z drogi wojewódzkiej Buczek-Kamińsk w miejscowości Bugaj oraz pożyczki na rozbudowę sieci wodociągowej w Zdzieszulicach Górnych. Najważniejszą uchwałą to jest podjęcie uchwały zapewniającej jeszcze większe bezpieczeństwo dla mieszkańców gminy Bełchatów, ale jak również dla całego powiatu bełchatowskiego. Jest to uchwała wyrażająca zgodę na współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzelów. Jest to super nowoczesny samochód, jego wartość około 1,5 miliona złotych. Chcemy ten zakup zrealizować przy pomocy środków zewnętrznych z RPO, to jest 84% dofinansowania. Pozostałe 16% radni wyrazili zgodę na to, żeby było sfinansowanych przez gminę Bełchatów. Ten ciężki samochód pożarniczy byłby najnowocześniejszym samochodem na terenie powiatu bełchatowskiego i mógłby w sposób bardzo istotny zwiększyć bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców gminy Bełchatów, ale również mógłby być wykorzystywany na terenie miasta i całego powiatu. Rada Gminy podjęła również uchwały w sprawie nabycia przez gminę dwóch nieruchomości oraz wysłuchała sprawozdania z realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.